Siema, z tej strony ponownie Przemek z kanału Arachnohobia Hodowla Ptaszników. Witam Was w kolejnym materiale na kanale Arachnohobia Hodowla Ptaszników. Moi drodzy, wybaczcie za moje lekkie przymulenie, ale niedawno wstałem. Nie mam zwyczaju nagrywać materiałów aż tak z rana. Natomiast zależy mi, żeby ten materiał w końcu powstał, ponieważ w sobotę zostawiłem Was z niczym. Przepraszam, natomiast byłem w Krakowie i nie za bardzo miałem kiedy nagrać tamten materiał. Na wstępie mega ważna rzecz, czyli coś, co dzzieje się już za kilka dni. Za egzotyka w Warszawie. Mam nadzieję, że wszyscy dobrze o tym pamiętacie, a jeśli nie, to że właśnie Wam o tym przypomniałem i że wszyscy się tam zobaczymy. Duża część z osób czeka na skakuny, nie martwcie się, one pojawią się już w przyszłym tygodniu i będą dostępne także na Zoegzotyce. A oprócz tego na Zoegzotykę przygotowałem dosyć sporo nowości i to takich naprawdę na wypasie. Jakie to nowości? Już Wam pokazuję. Moi drodzy, oprócz nowości wróciły do oferty pajęczki takie jak Hilo Brachys SP Electric Blue L1 oraz Teraphos Apophysis. Elektryki może i ostatnio były dostępne. Ktoś, kto kupił ostatnio u mnie elektryka L1, dostał to takiego już dosyć dużego podrostka. Obudziłem się, że dłużej tak być nie może, dlatego L1-eczki wrócił do oferty. Natomiast pojawiły się w ofercie pańki takie jak Hysterocrates Gigas, Eutrichaleus Polonicus, Bumba Kabokla, Hilo Brachys SP Kain Krahan. I moi drodzy, najgrubsza nowość, jaka się w ofercie pojawia, czyli Typhlehna Celadonia. Udało mi się dorwać parę sztuk w ofercie, będą dostępne z egzotyce. No co, kto pierwszy, ten lepszy? Nie wiem, czy coś jeszcze pojawiło się w ofercie. Może nie tyle, co pojawiło się w ofercie, co kończą się powoli holkonie. Holkonie Murianzis z poprzedniego filmiku, wyświetla się on Wam tutaj. Koniecznie pamiętajcie, żeby zerknąć na stronę, może akurat komuś się spodobają. Ja w tym momencie kończę już wstęp o nowościach i zaczynamy lecieć z nadrabianiem zaległości, z dopuszczaniem. Nadrobiło się tego naprawdę sporo. Dużo samców stoi u mnie już trzeci, czwarty miesiąc i dalej nie miałem tak naprawdę może czasu i nie umiałem się zebrać do tego, żeby je dopuścić. Dzisiaj to zmienimy. No i podopuszczamy pajączki takie jak Samopołz Wiktorii, Omotymus Vialacopes, no i wiele, wiele innych. Tak więc ja w tym momencie kończę ten mój standardowo przydługi wstęp i lecimy z dopuszczaniem. Dobra, zaczniemy sobie od Idiotelemira. Patrzcie, zawsze chciałem robić trap, a moje pańki robią trapdory. O, moi drodzy, tego samca kiszę tutaj w tym pojemniku od ostatniego odcinka, gdzie to był chyba opis gatunkowy Miry, gdzie dopuszczaliśmy tego samca. No i zerknijcie sobie na datę filmiku. No i od tamtego czasu nie miałem czasu nawet tego samca wyciągnąć, jedynie go przekarmiłem. Dobra, już po chwili mamy jakieś reakcje od strony samca. Zobaczymy, czy wypłoszy samiczkę z gniazda. O, 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 stanowczo tutaj zapukał. Powiem Wam, że ostatnio była to znacznie sprawniejsza akcja, ale nie liczy się to, jak ten samiec zacznie. Liczy się to, jak skończy. Mam nadzieję, że cały. Bo w sumie mam jeszcze trochę samic do podopuszczania, a napełnia się dosyć szybko ten samiec, więc jeśli będę miał czas, to na pewno podopuszczam resztę. Swoją drogą wpadło nowe zdjęcie na Instagrama, więc zapraszam wszystkich. No i finalnie po, nie wiem, 10 minutach samiczka w końcu została wypłoszona i standardowo, patrzcie, to co mówiłem o tym wycinaniu odwłoka, wybaczcie za trzęsienie, ale ta kamera jakoś to jest dziwnie ustawiona. Mega przyjemny gatunek w obserwacji. W sensie no, dziura w ziemi, ale jak już wyjdzie, mega. No, samiec tutaj załatwia co trzeba i tak powinno być. Bardzo fajny samczor. Swoją drogą jeden z większych, jakie mi się trafiły. Dobra, mija już kolejna minuta. Ten samiec faktycznie potrzebuje czasu. Mnie w ogóle zastanawia zawsze, czego to wynika, że czasem kopulacja trwa u pająków na przykład dosłownie sekundę, gdy samiec po prostu podchodzi pod samicę, od razu ucieka, a czasem te kopulacje naprawdę trwają po kilkanaście, po parę godzin i że przeważnie są no, tak naprawdę tak czy siak skuteczne. Dajcie znać, czy macie może jakąś wiedzę na ten temat, bo chętnie bym coś poczytał. Czy takie kopulacje krótkie są, nie wiem, mniej skuteczne? Może wy macie jakieś obserwacje? Dajcie znaka. No i
samiczka pożegnała samca, samiec oczywiście wybiegł z terrarium i na tym się kopulacja zakończyła. Tego wariata wypadałoby jakoś tutaj umiejętnie przechwycić. Pyk, pyk. Patrzymy, żeby nie docisnął mnóżek. Samicę zamykamy, odpowiednio oznaczamy, wraca na regał. No i liczę, że za jakiś czas wrócimy do tego terrarium, gdzie będziemy mieli udany kokon Idiotelemira. Dobra, moi drodzy, odpalamy teraz na grubo i na stole siedzi już terrarium z samicą Psalmopos Wiktorii. Samiczki Wiktorii udało mi się podopuszczać już jakiś czas temu. Ta samiczka na przykład wyliniała, a samca dalej mam u siebie. Jest to już no, dosyć stary chłop, ale zobaczymy, czy cokolwiek jeszcze w nim zostało z tej młodej krwi. No i czekamy, czekamy, czy cokolwiek się tam wydarzy. No i chyba nic z kopulacji. No, jakaś dzisiaj ta samica Wiktorii nie w sosie. No nic, chciałem wam pokazać tą kopulację tych Wiktorii, ale widzę, że przed kamerą to się chyba nie uda. Ale dobra, no nic, lecimy z kolejnym pająkiem i tyle. Dobra, moi drodzy, no to lecimy ponownie z Afryką. To chyba dzisiaj jest kontynent, który będzie najchętniej współpracował. Sanctuary już w środku i ekspresowa dosłownie kopulacja. Myślałem, że to już atak na samca, ale samiczka odpuściła. No, no, no i proszę państwa. Bezproblemowo. No, tylko ostrość ustawimy jakąś rozsądną. Ceratogryz darlingi. Samiczka chyba z mojego kokonu, odhodowana przeze mnie, jeśli się nie mylę. Samczor elegancki. Mam wrażenie, że samica ma chrapkę, żeby tego samca wszamać. Trzeba tutaj chyba zainterweniować, ale jednak się myliłem. Samica grzeczniutko wróciła do siebie. Powiedzcie mi sami, że ten gatunek, nie rodzaj. Też rodzaj też sam w sobie jest mega urokliwy. A ten róg to jest naprawdę coś niesamowitego. Tak samo te rude włoski, które jak się przypatrzymy, są chociażby przy nogogłaszczkach i zdobią tak całe te darlingi tak elegancko. Jeśli macie jakąś ceratę, to piszcie w komentarzach. Zabieramy tego samczora dudą. Wracaj tu, sineczku. Samczora zamykamy. No, gdyby tak te Wiktorii chciał kopulować, to kurde, byłbym zadowolony. Dobra, moi drodzy, właśnie pomyślałem, że mam niedopuszczone jeszcze parę poe i między innymi mam niedopuszczoną vittatę, a tak się składa, że przyjechał mi samiec, który w nocy się gdzieś napełnił i przed chwilą chciałem pisać do mojego znajomego, czy ten samiec jest napełniony, ale zanim to zrobiłem, to wziąłem samca w dłoń i widzę, że się elegancko napełnił. Zatem co, przeganiamy go do pojemniczka od samicy i obserwujemy, czy coś się zacznie tutaj dziać. No, tego samczora ledwo widać w ogóle na tym korku. Tak fajnie wpasowuje się w cały ten wystrój. Wystrój, co powiedziałem. W cały klimat tej kory. Dobra, poczekamy chwilkę i zobaczymy, co się dzieje. Dobra, moi drodzy, samczor przeszedł tutaj do środka kory. Z dołu wychodzi tam powoli samica. Zobaczymy, czy z tej perspektywy cokolwiek da się. A few moments later. Dobra, z opuszczania tych vittat chyba nic nie będzie. Zostawimy je tutaj razem w tym szkiełku, a polecimy jeszcze z też czymś z Azji. Dobra, ostatni pęk na dzisiaj, czyli wionka. Dobra, samica się nam schowała, a ten samic już u mnie dłuższy czas na hodowli siedzi i też się starzeje. Raz myślałem, że w ogóle już padł, ale wrócił do żywych. Ciężko zweryfikować, o co tutaj chodzi. Prawdopodobnie jest to jakaś inna pozycja ubrana przez tego samca. Nie no, moi drodzy, coś dzisiaj nie ma opcji na dopuszczanie. Zatem
kończymy ten materiał i żegna się z wami ten piękny pan. Moi drodzy, w dzisiejszym materiale to by było na tyle. Mam nadzieję, że taki chyba jeden z krótszych też filmów na tym kanale wam się podobał. Obowiązkowo pamiętajcie zajrzeć na stronę oraz pojawić się na najbliższej z egzotyce. Wybaczcie za ten chwilowy brak filmów, natomiast w tą najbliższą sobotę wszystko wraca do normy. No i lecimy tak jak zawsze. Trzymajcie się i miłego dnia. Hej!